To jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. To jest odcinek, za chwilę wam powiem, bo zapomniałem, muszę na szybko zobaczyć w menu w YouTube, który to był odcinek, bo aż mi się zapomniało. Aha, to jest odcinek 17, gdzie ostatnio skończyliśmy sobie chyba wszystkie aktywności poboczne w Vanaheimie. Bo nie widzę tutaj. Elfickie Sanktuarium. Musimy się też udać do Alfheim. Zapomniałem o tym. Wróć do stworzenia. Ciężar łańcuchów. To zrobimy w odcinku poświęconym typowo misjom pobocznym. A to, że to jest odcinek 17, to tak myślę o odcinku jakoś 26, jakoś tak, któreś z tych odcinków poświęcimy typowo na misje poboczne jak Tygiel. To musimy szukać na bieżąco. Oczy Odyna, otwórz krucze podarunki, zabij kruki Odyna. A właśnie, udajemy się na chwilę do Niflheimu, żeby zobaczyć, co nam kruki przyniosły. I mi się wydaje, że będziemy kontynuować naszą misję fabularną i wrócimy do Atreusa, którego już tak dawno nie widzieliśmy. Chyba się nawet za nim stęskniliśmy. Jak dobrze pamiętam. Midgardzie, Atreus nadal cię ceni. Wiem. Też wychowywałam syna. Może trudno w to uwierzyć, ale w wieku Atreusa był do niego podobny. Podziwiał swojego ojca. Ciągle chciał mu się przypodobać i niesamowicie go frustrowało, że cokolwiek zrobił, nie mógł zasłużyć na jego aprobatę. Dużo mi się zwierzał. Szukał oparcia, którego oszczędził mu ojciec. Może twój syn też mógłby na tym skorzystać? Zaprzyjaźnił się z krasnoludem, bratem niebieskiego. O! No, skoro Sindri już się o to zatroszczył, to ja nie będę mu już potrzebna, prawda? Nie to miałem na myśli. To był sarkazm. No, fajna rozmowa. Możemy w końcu zobaczyć Atreusa, skoro już tak o nim mówicie. No tak. A, to tak. Sprytnie, nie? Tylko najpierw udamy się do Niflheimu. Łatwizna, kurde. Nie podpatrzyłem tego na YouTube. Ja tylko teraz tak pomyślałem, że jest tu taka roślina. O, he, rzucę sobie w nią, bo czemu by nie rzucić? To pancerz Lundy? Daj mi go. Zaraz ci go tu naprawię. Ok. Jasne, sklep otwarty. Pancerz. No, stwórzmy coś nowego. Możesz, ale ja jestem dobry. Wow! Kurde, nie zauważyłem tego. Jak ulał. O, Kratos komentował. Atak mięsiami i parowanie i blokowanie mają dużą zależną od szczęścia szansę na zadanie dodatkowych obrażeń i zatrucie wrogów, co obniży ich poziom siły. Dosyć to ciekawe, pancerz na ręce. To nic. O, tego dawno nie zmienialiśmy. Mam nadzieję, że zatrzymać organy tam, gdzie trzeba. Zatrutym wrogom, no. Czyli jakoś się kumuluje, tak? To całkiem pasuje do wyglądu. Nikt mi nie napisał w komentarzach, że kurde. No, zwiększenie obrażeń 40%? No dobra. Nikt mi nie napisał. Ale ja jestem dobry. Ale i na pewno jesteś też szczery, szczery i skromny, Brock. Siła. Siła 172. No i amulet. I Grasilu. Możemy ulepszyć. Znaczy naprawić, ale to tak jakby ulepszyć.
klejnot Yggdrasilu. Musielibyśmy go poszukać. Obecnie nie mamy żadnego. Powiedz tylko słowo. Zaklęcia. Fortuna Vanaheimu, bezpieczeństwo Niflheimu. Szczęście, obrona, a to? O 50%. No może trochę szczęścia by się przydało, no. Na akcesorium. A to co? Zwiększają moc efektu. Ulepszenie zwiększają jak siłę tego efektu. No jeszcze możemy coś kupić. Myślę, że damy to na drugi poziom. Nawet damy na trzeci, słuchajcie, na maksymalny. Dźwiękowe dostrojenie. Czego ci potrzeba? O, tak, tak, to. Nie, nadzwyczajny kamień wskrzeszenia. Nie to. To też jest dobre. Sprzedać artefakty. Kto inny by tego nie wziął? Herby rodowe? Nie odmówię. No. O, elfickie dzieło, co? Lubię ich styl, te okrągłe kształty. Ty z boku. Udało się, wszystko stworzyliśmy. Potrójny skarbiec. Gdzie to było? Rata Toska. Udało się. Zaginiony pancerz Lundy. Znaleźliśmy całość. Amulet, no tak. I fortunę Vanaheimu dajmy. Plus 10 do szczęścia. A jeżeli chodzi o ciebie, moja droga. Dobra, to. No dobrze. Otwórzmy tylko to, co straciliśmy. Choć nie wiem, skąd krasnolud wie. Źle byłoby to przegapić. Na razie tutaj nic nie ma, nie widzę nic, chyba wszystko przeszukaliśmy. Poza tym znakiem zapytania. Ale bez obaw. Jeszcze tu wrócimy. W tym misji w tym odcinku z aktywnościami pobocznymi. 26, 27, Helheim. Nie do Helheimu, do Niflheimu mi chodziło. Dobra, udajmy się tam. No. Mogę dla ciebie wykuć coś całkiem nowego. Co to? Dopiero wykuliśmy. Jest. No przecież już tu byliśmy. Te, które wybijaliśmy. A bo to z Frajem pierwszy raz. Jak ojciec przegrzeczy, na trzewie zawisłyśmy. On zyskał wiedzę, my w niewolę wpadłyśmy.
Na drzewie zawisłyśmy. Co to może znaczyć? A myślałam, że to ty znasz się na zagadkach. Zobaczmy, co tu macie. Pas kruczych łez, poziom trzeci. Ale to nam nic nie daje. Co z tego, że fajnie wygląda? Zwiększenie leczenia. Odyn musiał stworzyć te istoty. Ale jak? Pojęcia nie mam. Nie pojawiły się za moich czasów. Ale wygląda na to, że powinniśmy dalej wybijać kruki Odyna. No. Jak będziemy ich spotykać, ja jak usłyszę, to od razu atakuję, no ale... Co to? Jakaś arenka? A nie, bo to trening, który nam nie przynosi żadnych zysków, zapomniałem. Zatem Freyo, kontynuujemy naszą misję fabularną, wiem, nie możesz się doczekać. Udamy się zatem i do tej wiewiórki dziwnej. Bracie, zanim znów zobaczysz chłopaka, może ustalimy, jak ugryźć temat. Powie mi, gdzie był. Nie ma o czym dyskutować. Ach, klasyczna spartańska dyplomacja. Chwila. Powiedziałeś, że Odyn zaprosił go do Asgardu, a potem zniknął na 2 dni? Tak, ale chłopak z pewnością ma na tyle rozumu, że... Nie lekceważ zdolności perswazji Odyna. Zatruł mojego syna kłamstwami. Czemu nie miałby zrobić tak z twoim? Porównujesz naszego syna do swojego? Idziemy do ciebie, Atreusie. I powiedz temu jednookiemu orzecholizowi, że jest mi dłużny. Kończę teraz i w przyszłości. Wiewiórka. No proszę, miło mi cię widzieć, wasza bogińskość. Tłoczyłem magię pieczęci w łuk gówniaka, ale potem on i Sindri o coś się popsztykali. No, nie jestem pewny, kto tam na kogo wrzeszczy, ale pewnie obaj sobie zasłużyli. Aha, co to? Witam. Widzę, że dzwony działają jak należy. Ja już tu jestem. Naprawdę. Będę się denerwował. Może doszło do nieporozumienia. Dzwonki służą do wzywania mnie, kiedy mnie tu aktualnie nie ma. Po prostu lubisz dźwięk tych dzwonków? Rzeczywiście, brzmią naprawdę ładnie. Panie Kratosie, to do ciebie wyjątkowo niepodobne, ale skoro tak bardzo podoba ci się dźwięk tych dzwonków, nie będę ci przeszkadzał. Tak, doskonale. Świetny rzut. Z tej odległości dźwięk dzwonków jest ociupinkę nieprzyjemny, więc może mógłbyś przestać? Co mówię? Już tu jestem, tak jak wcześniej. No to... Dobra. Więc jakie inne aspekty twojej osobowości mamy szansę jeszcze napotkać? Cóż, na pewno w końcu traficie na Nervusa. O nie! Czemu o mnie mówisz? Co zrobiłem? A, chłopie, żałuj, że ich nie słyszałeś. Zero. Co? O nie, o nie! Nikt nic nie mówił. Wstydź się, zgryźliku. Na pewno? Tak, Nervusie. Nikt się tu nie oczernia. Po prostu opowiadałem o tobie naszym drogim poszukiwaczom przygód. A! Ludzie! Cóż, sami widzicie. Na razie, przyjaciele. Tak, że zajmiemy się innymi sprawami. Teraz gada se z wiewiórami, tak? No to chodźmy. Dobra, sorry, no chciałem. Ej, tyże, pobudka! A, bo ty jest. A teraz rozkość się w tak zwanym gabinecie Sindriego i czuj się jak w domu, moja droga. Na pewno nie będzie złe? Słyszę, jak się kłócą. Będzie zachwycony. To miejsce jest coraz bardziej szkodne. Było się 2 dni. Nie miałeś wsparcia. Jestem twoim partnerem. Nie powinniśmy mieć przed sobą tajemnic. Nie nazywaj mnie tak. Zupełnie jak ojciec. Już od dawna nie jestem tą osobą, ale też się cieszę, że cię widzę. O! Tak długo bałam się najgorszego. Ty
przeszedłeś. Nie mogło się równać twoim cierpieniom. Freyo, tak mi przykro z powodu tego, co stało się z Baldurem. Pamiętam go jako zaledwie chłopca, ale wiem, że był dla ciebie najważniejszy. Tak. Freya, tu stoję. A to, jak powstrzymałaś się od zemsty, jest inspiracją dla tych z nas, którzy wierzą w pokój. Te światy nie zaznają pokoju, dopóki Odyn nie zniknie. Uwierz w to. Nie jesteś tu więc, by zapobiec Ragnarokowi. Chcesz go wywołać. Jestem tu, żeby Odyn nie skrzywdził nikogo tak, jak skrzywdził nas. Widzę, że cię zdenerwowałem. Wybacz mi. Od dawna już nie zajmuję się dyplomacją. No, to by było na tyle. A my wchodzimy. Dosyć tego. Lepiej przemów mu do rozumu. I to porządnie. Więc wróciłeś. Powiesz mi wreszcie. Ale o czym? Gdzie byłeś? I u kogo? U Odyna? Co? Tak myślisz? Zaprzeczysz? Odpowiedz! Byłeś w Asgardzie? Nie! Jasne, że nie! A nawet jeśli... To moja przyszłość, moje życie! Jesteś moim synem! To dlaczego mi nie ufasz? Skoro mam ci ufać, to powiedz mi prawdę! Prawda jest taka, że gadasz jak palant! Chłopcze, w ten sposób nikogo nie przekonasz! On wcale we mnie nie wierzy! Jego sekrety są w porządku, mamy tak samo... Nie są w porządku! Prześladują mnie na każdym kroku! O, no tak! Więc w nią też już nie wierzysz? Nie chodzi o twoją matkę! Okłamałeś mnie, synu! I kto mnie tego nauczył? Wystarczy już tego! A ty od kiedy jesteś po jego stronie? Od kiedy to on zaczął mieć rację? Słuchajcie, ja tylko myślałem o tym Odynie. Mam dobry powód, żeby tam iść. Żaden powód nie jest dość dobry. Namiesza ci tylko w głowie. Ale pójdę tam dla nas. Inaczej stanie się coś bardzo złego. Ale to już się stało! Spójrz na mnie, na Freję, na Tyra! Odyn nam to zrobił! Dlaczego nagle wszyscy zaczęli piłować gęby? Atreus chce iść do Asgardu. Asgardu? Upadł na głowę, czy co? Świetnie. Wszyscy są przeciwko mnie. Będziesz musiał dokonać wyboru. Chcesz być chłopcem, który mnie zwodzi? Czy moim synem? Wyboru? Ja nigdy nie mam wyboru. Dajcie mi spokój. Słuchaj. Puszczaj mnie! Słuchaj! Puszczaj mnie! Au! Kurwa! Atreusie! Stucydli! Spróbuj się opanować! To nieźle się zaczęło. No dalej! Chłopcze! Coś ty zrobił najlepszego. No może Kratos troszeczkę za ostro go wychowuje, to fakt, ale... W jakim jesteśmy w świecie? Ja pitole. Zimno jak diabli, pełno słuch hel. Witamy w Midgardzie. No dalej! Tylko pomagacie mi się rozgrzać! Gaz! Chyba jak w domu! Kielfa! I cyk! No kto jeszcze? Typowe RPG. Kiedy zrobiło się tu tak źle?
Uh-oh. Atreus nie ma żadnych umiejętności z biegu? Serio? To co to jest? Ucznictwo, tak. A to? A to? Dobra, to się zaś przyda. No to? Okej, okay, a to? Jeden. Dobra. Polepszmy to. 3x1, 4, R2, R2, R2. To ma być jakieś potężniejsze, czy co? Aha, rozumiem. R1. Droga rozpoczęta, uciekinier. Co to spróbować? R1. Dobra. Muszę się gdzieś rozgrzać. Potem zastanawia się, gdzie iść. To nie wygląda dobrze. Duchy odpierają ataki runicznymi strzałami, aby zlecić obrażenia. Tak się używa zwykłych strzał. Co to jest? Czego ty chcesz? Wyrwa usta! My też jesteśmy magami. Uh-oh. Dobrze, że ulepszyłem ten efekt nakładający efekty na innych wokół. A to zaklęcie do czego było? O! Więcej kruków. Próbujecie mi coś powiedzieć? Kruki Odyna. Odyn chce cię teraz przekonać do siebie, Atreusie. To bardzo niedobrze. Mówi, że byłem w Asgardzie. Potem, że kłamie. I po co krzyczysz? Panika, pamiętasz? Próbuję uratować ci życie, ty bałwanie! Muszę się gdzieś ogrzeć. Wszystkiego od razu nie zrobimy. I cyk. Panu dobranoc. Auta!
I cyk. Dosyć bogatą kombinację ciosów ma ten Atreus. Dobra, mam pomysł. I dobranoc. Mówiłem nie, to znaczy nie. Raz, dwa. Raz, dwa. Ciężki byłeś. Znajdę schronienie i co? Dokąd pójdę? Jeśli pójdę do Asgardu, wypełnię przepowiednię, według której ojciec zginie. Ale siedząc w domu, tym bardziej nie zmienię przeznaczenia. W Asgardzie mógłbym obserwować Odyna. No. Szpiegować go, poznać jego plan. To nie jest takie łatwe, Atreusie. Myślisz jak dziecko. Odyn na pewno nie dałby się tak oszukać, jak ty myślisz. Nie mogę iść do Asgardu. Brawo. Zaraz. Czy... liście? Dom Freyi. Gai Sanctuarium. O nie. Co tu się stało? Żółw nie żyje? O nie. Charlie! Daj kulkę giganta. Proszę. W niego. Proszę! Charlie! Hej kolego! Jestem tu! Nic się nie bój! Trzeba cię ogrzać! Musisz wstać, żebym mógł wejść do domu! Dasz radę, co? Dawaj, Charlie, poradzisz sobie. Nie, pomogę ci, jeśli... Hemli! Hemli! Co znaczy Hemli? Dobrze, tak jest! No. Wiem, brachu, wiem. Zimno tu. Lepiej zamknę okno, zanim się rozejrzę. Freya do ciebie nie zagląda? No tak, jest zbyt zajęta tropieniem nas. Dobra. Zaraz cię ogrzejemy. Część z tych rzeczy na pewno można spalić. Rozpraw kominku dla Chauraliego. To chyba to wcześniej nie było powiedziane, jak ma na imię. Ciekawe, co zrobił ojciec, że mu wybaczyła. Nie mam pojęcia. Znaczy mam. Pancerz Walkirii? Pasuje do skrzydeł na ścianie? No, ciekawostki, ciekawostki. Ciekawe, co się z nią stało. Gdzie jest zejście do tego? Jest piękne. Nigdy tu czegoś takiego nie widziałem. Z domu w Vanaheimie? Musiała za nim tęsknić. Jak ty go rozumiesz? Już dobrze, brachu. Zaraz się rozgrzejesz. Atreusie, dalej. Nie mogę uwierzyć, że nie wróciła sprawdzić, co z jej domem. I co z tobą. To żadna wymówka.
Tego nauczył się twój ojciec. To ma go rozgrzać. Jest taki mały półmyczek, ma rozgrzać całego żółwia. Dokąd ja pójdę? Nie mogę zostać. Ani pozwolić tacie umrzeć. Na pewno da się coś zrobić. Coś słyszę. Spokojnie. Chyba przyszedł do mnie. Dziwny ten klub. Chyba. Dobra. Niech będzie. Ale o co chodzi? Ruszajmy. O co chodzi? On do Asgardu ruszamy? Ło! O ja, Atreusie, myślisz jak dziecko. Oto i Asgard. Ładnie wygląda w sumie. Jakby na niego nie działał ten Winter, czy jak to się nazywa, ta zima. Było nauczyć się pływać nim Midgardza. Chauri. A gdzie jesteśmy? Asgard. A to ci dopiero. Halo! Tu jestem! Odynie? Tak, równiny idzie. To Asgard? Hej, czekaj! Wow! Mur! Nie tak sobie tu wyobrażałem. Czekaj! Już idę! Nie tak sobie wyobrażałem w sumie ten Asgard. Skrzynia. O, chyba mnie nie lubisz. Auka! Serio? Nawet w Asgardzie są jacyś przeciwniki, przeciwnicy. Mistyczna brama. Nic.
Aj, nie wyszło. No tak. Jak tu pięknie. Ani siadł Fimbulwinter. No właśnie, o to mi chodziło. Jakby w ogóle nie oddziaływał. Mogłem pójść naokoło. Tak, walka, wiem. Chyba ty to mówisz. Lepiej są pod... są podatne takie R2 z czołami pieczęci. Aj tam. Jął. Trafił nas. Jeśli ma to zmienić los ojca. Ej, ptaku! Gdzie poleciałeś? Jak krak to znajdzie Odyna? Tylko znajdę przejście. W Asgardzie. A teraz gdzie? Wszystko, po co przyszedłem, jest po drugiej stronie muru. Tu jesteś! No wiem, wiem. Co ja powiem Odynowi? Cześć. Chcę zostać twoim uczniem. Chyba. Ale nie zamierzam ci, wiesz, służyć. Nie tak jak w jakiejś przepowiedni, czy coś. Właśnie przepowiednia się spełnia, Atreusie. Powinieneś zawrócić i w ogóle tam nie iść. Ale skoro już się przyniosłeś, to nie za bardzo mamy wybór. A ty. Kratos ma tylko jedno wykończenie, znaczy Atreus. Tego nie było w opowieści Mimira o Hrimdurze. Jeśli syn kamieniarza uszkodził mur, powiedział o tym tylko Freyi, a ja nigdy nie spytałem. Zaraz, co Freya robiła w domu? Wprowadziła się do nas? Wiesz co? Skup się, Loki. Nie, Loki. Niedługo przekroczymy granicę muru. Tam jest oczywiście wieża. Skoro są te pnącze, to znaczy, że sam Kratos się pojawi.
po czasie, ale się pojawił. W Asgardzie. Ojciec spaliłby to ostrzami. Ale co ja mogę zrobić? Ha! Może magia pieczęci na moim łuku pomoże. Ha! Zrobię. No. Hmm. O to chodziło? A gdyby tak? Sprawdzę coś. Gdyby tak to... No, czyli Kratosa jednak tu nie będzie. Mam wrażenie, że Kratos nigdy nie dostanie się do Asgardu. A szkoda, bo na to liczę. Fajne. To ulepszmy od razu. Brama. Chwila. Chyba słyszę ludzi. A gdzie Valhalla? Czy do Valhalli by przydało się nam udać? Może Atreus zginie, trafi do Valhalli, tylko Kratos po niego pójdzie, fajnie by było. Pomóc ci? Chyba się zgubiłeś. Nie, tak się tylko orientuję. No cóż, dalej jest tylko ta wielka ściana. Jest w niej jakaś brama? Nie. Jak to? Chyba, że jesteś asem, ale raczej nie wyglądasz na tubylca. Ja? Nie. Ja z Midgardu. Co? Bez jaj! Ja też! Skjoldr. Loki. Zaczekaj. Wszyscy tu są z Midgardu? Tak. No bo... Serio? Wszechojciec uratował nas przed pustką. Dał nam schronienie, ale... Nie wchodzimy tam. Żeby tam wejść, potrzebujesz magii. Ty nie umiesz czarować, co nie? No umiem trochę. Co? Niech szani, przechodzisz przez ściany? Jeszcze nie. Nie da się wspiąć na górę? Tam? Bez sprzętu? Nie, śmierci się nie boisz? Boję się. Tylko spójrz na to. Ale... Odyn czeka. Chwila. Znasz Wszechojca? Jest no mniej więcej. Jego uczniem. Możesz ty! Czego on cię uczy? Nie wiem. Ilu ma innych uczniów? Nie wiem. Odyn jest zły. Będziesz? Nie wiesz, dobra? Idę wspiąć się na ten mur. No, w następnym odcinku? Na pewno się wespniesz. Pomóc ci? Dzięki. Ale muszę iść sam. O, nie zamierzałem się wspinać. Może zawdzięczam Odynowi życie, ale nie chcę jeszcze zginąć. Nie żebym myślał, że spadniesz. No, jezioro dziewięciu. To był Hugin? Jest twoim przewodnikiem? Kto? Chrup Odyna? Hugin. I Muni. Drzwi magiczne pupile Udyna. Munin, dobrze zna tę ziemię. Chociaż raczej nie wie za dużo o wspinaczce. No,
Loki, wydajesz się miłym gościem. Mam nadzieję, że nie zobaczę, jak giniesz. Dzięki. Ja też. Jednak się trochę wyprzniemy, bo mnie ciekawi, co będzie dalej. Wiesz, że lepiej nie patrzeć w dół, nie? Lubię patrzeć w dół. Widzę, jakie zrobiłem postępy. Ojej, to świetnie. Mogę cię cytować? Choć to trochę ironiczne, jak na ostatnie słowa. Co mówisz? Nic, nic. Świetnie ci idzie. No, szybko się wspinam na ten mur. Opłacało się uczyć. Zobaczcie, jakie widoki stąd. Dasz radę, Loki! Dzięki, Skjold. Mam nadzieję. Skjold. Jak ty te wszystkie imiona zapamiętujesz, Atreusie? Świątynia Tyra. O, nic dziwnego, że nie mogliśmy jej użyć. Dlaczego? No, widać, że jest zalana. Zniszczona. Odin chyba zadbał bardzo porządnie, żeby nikt tu nie przybył z nieproszonych światów. Wchodzimy wyżej. Dobra, dam radę. Jest dobrze. Wspinam się dalej. Ja bym się nie prosił o spotkanie z Odinem. No ale skoro ty się prosisz... Nie opowiedziałbyś mi jakiejś historii dla zabicia czasu? Co? Tak właśnie myślałem. Tutaj? Wyrwa hopa! Jak się z tobą walczyło? Szybkimi strzałami? No dalej. Duch. Zabicie ducha rozszczepia go na ogniki, dlatego nie ustawiaj się, dopóki nie pokonasz ich wszystkich. No, idę. Tylko ściągnę ten łańcuch. Ała, prawie byśmy dostali. Zastanawiam się, czemu nie słyszę twoich myśli. Zdaje się, że Odin nie słyszał. To ty byłeś w naszej chacie, prawda? Ty i twój... brat, tak? Uznam. Byliście kiedyś ludźmi? Oj, daleka droga na te góry. I... tak! Najgorsze chyba już za mną. Wątpię. Albo nie. Zobaczymy. Może mnie przepuścicie? Nie? Jak tam chcecie. To jest jakiś test, czy co? To nic.
Ci Alfa! Ciekawe, czy w pierwszej części go to pora Asgard już był zaplanowaną mapą. Nienawidzę walczyć z ognikami. Jak to pominąłem? No tak. Dobra. Bo walczylibyśmy z nimi w nieskończoność. Ta, w górę, łapie. Wow, okej, okay. Są połączone. No, to ma sens. Chyba. Muszę to zrobić z obydwu stron. No. A. Może się uda. Dobra. No, za chwilę kończymy nasz odcinek. Łatwo to przeciął. Udało się! Obudziłem ogniki! Alfa! Jaki przerażony. Nienawidzę tych ogników. My też umiemy, tylko ptaka się zamieni. Gówno z Idralu, krasnoludzka stal. Nie widzę więcej skrótów. Muszę się trochę wspiąć. Albo więcej niż trochę. Ale skoro już tu jestem... To co? Hej, Huginie. Może ja ci coś opowiem. Był sobie gigant imieniem Loki, który postanowił przyjąć zaproszenie Odyna i wyruszył do Asgardu. A więc Odyn poddał Lokiego próbie, chciał, żeby się wspiął. Całkiem sam po murze Hrimdura. No, co zrobił Loki? Co zrobił Loki? Wspinał się dalej. Wspinał się dalej. Bolały go ręce. Stracił czucie w palcach. Ledwo mógł oddychać, ale Loki wspinał się dalej. Kawałek po kawałku. Byle wyżej. Ale jesteś bogiem. Nie możesz tracić. Górę. Muszę iść w górę. Dobra, dobra. Dam radę. Dalej. Nie zatrzymam się. O, ciśnij. Bez przesady. Skąd nie toperze w tym świecie? Dobra. Dam radę. Dam radę. Prawie... Jestem.
No, to jest już trudne. Witaj. A ty to kto? Cześć. No. Która część gigantycznego muru mówiła ci? A, musi im tu brakować gości. Zostałem tu wezwany. Przez Odyna. Wszechojciec cię wezwał. Ha, jasne. To czemu jesteś tam, a nie tutaj? Może zapytamy go razem. Skończyłeś? Cóż, czego Odyn, wszechojciec, król asów, chciałby od kogoś takiego jak ty? To między mną i Odynem. Ty nawet nie wiesz, chłopcze. Możesz mnie podciągnąć, czy... Nie, chyba nie mogę. Może jednak cię zrzucę. Nie. Tak, zrzucę cię. Czekaj, na razie. Mira! Pomyśl, jak wszechojciec się wścieknie, kiedy dowie się, że zabiłeś jego gościa. Lokiego z Jotunów. Jotunów? Wrogów mego ludu? Nie jestem wrogiem. Ja to ocenię. Chciałbym cię teraz zabić. Sendy, Loki z Jotunów. Moment, to Gjallarhorn? Heimdall to ty? Bystrzak. Heimdall! Teraz podziwiaj splendor Asgardu. To rzadki widok dla obcych. Zwłaszcza gigantów. Tak, kradnij wszystko, co nie jest przytwierdzone. Zrobisz wielkie wrażenie na gospodarzach. No, w następnym odcinku. Teraz kończymy. Trzymajcie się. I do usłyszenia. Wszechojciec nie lubi czekać. Cześć.